mijającym tygodniu w transporcie działo się naprawdę sporo. Ja nazywam się Maciej Maćkowiak i dziś wyjątkowo w zastępstwie za Eweliną Bukowską zapraszam na przegląd tygodnia w Transinfo. Poniedziałek rozpoczął się ogólnopolski protest inspektorów transportu drogowego. Tak zwane krokodyle protestują, bo chcą poprawy bezpieczeństwa pracy. Związek Zawodowy ITD domaga się też wpisania inspektorów do grona służb mundurowych. Trzecim powodem akcji protestacyjnej jest fakt, że pracownicy ITD nie dostali podwyżek od 8 lat. Obecnie średnie wynagrodzenie inspektora wynosi 2300 zł na rękę, co, nie ukrywajmy, nie robi zbyt wielkiego wrażenia. A jak wygląda sam protest? W czasie jego trwania inspektorzy zatrzymują do kontroli tylko pojazdy na polskich tablicach rejestracyjnych i tylko poza autostradami i drogami szybkiego ruchu. Dodatkowo zapowiedzieli, że kontrole będą trwały dłużej niż zwykle. Nie trudno się domyślić, że taka decyzja Związku Zawodowego ITD wywołała wielkie poruszenie w branży transportowej. Większość komentujących ocenia protestujących, mówiąc delikatnie, raczej negatywnie. Niektórzy czytelnicy Transinfo zwracają uwagę, że inspektorzy robią pod górkę swoim, inni zaś zarzucają im brak solidarności z polskimi kierowcami, a nawet brak patriotyzmu. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy według Was protest inspektorów jest słuszny? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Nie milkną echa wokół planowanych zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników. Na ostatniej konferencji prasowej Maciej Wroński, szef Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, ostrzegał, że po wprowadzeniu nowych regulacji polskie firmy transportowe mogą nie przetrwać na rynku unijnym. Według Wrońskiego pracę może stracić nawet 100 tysięcy pracowników. Zdaniem ekspertów przewozy drogowe ze względu na swoją specyfikę nie powinny być objęte dyrektywą. Początkowo podobne stanowisko jak Polska miało 14 krajów Unii Europejskiej. Niestety, koalicja państw z Francją i Niemcami na czele przeforsowała ostatecznie swoje stanowisko niemal w całości. Szef TLP stwierdził też, że Polska jest dyskryminowana ze względu na to, że jest biedniejsza od krajów Europy Zachodniej. Zgadzacie się z taką opinią? Czekamy na Wasze komentarze. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, koniecznie kliknijcie link do artykułu, który znajdziecie pod filmem. Intuicja podpowiada nam, że zamieszanie wokół dyrektywy jeszcze trochę potrwa, więc na pewno warto wyrobić sobie swoje zdanie. W dzisiejszym odcinku Transinfo to już wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już w poniedziałek. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Dziękuję i do zobaczenia.